Witam was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Yuken, a to jest kolejna seria z cyklu Od Zera do Milionera. No i pewnie większość z was powie, czemu jeszcze raz nagrywam tą serię? Przecież ona już była na moim kanale. Parę odcinków z timelapsa wrzuciłem. Owszem, moi drodzy, tak, zgadza się, ale to wy zadecydowaliście w ankiecie, którą dałem na kanale, że jednak chcecie moje komentarze, moje głosy, więc tak, uwzględniłem waszą ankietę, to jest jeden z głównych powodów. Drugi powód jest równie prosty i ciekawy, a mianowicie postanowiłem zacząć totalnie od zera. W tamtej serii miałem do dyspozycji tylko kosiarkę, ale stwierdziłem, że to było zbyt łatwe, więc jak widzicie, dzisiaj zaczynam posiadając tylko tą oto kosę, paczkę oraz łopatę. Nie mam kompletnie nic, co zaraz wam oczywiście też, moi drodzy, pokażę. I będziemy właśnie w pocie czoła te początki musieli zaczynać. Kupować poszczególne maszyny, czy pewnie na początku je również wynajmować, bo każda złotówka będzie, każde euro w tym przypadku, będzie miało znaczenie. Nie posiadam również piły mechanicznej, którą w tamtej serii już miałem. Stwierdziłem, że te 1000 dolarów, 1000 euro w tym przypadku muszę uzbierać, aby tą piłę mechaniczną kupić, bo piły mechanicznej, moi drodzy, pożyczyć nie można. No, zaczynamy więc od tego, co mamy, czyli od koszenia trawy. Nie jest to zbyt może wciągające, dlatego niektóre fragmenty i rzeczy będę wam po prostu przyspieszał, robiąc z tego timelapsa, żeby ta seria była dla was ciekawa, ale też tak właśnie zagłosowaliście w ankiecie, że można moje komentarze połączyć razem z przyspieszeniem, szczególnie na początku, gdzie, no nie oszukujmy się, każdy początek jest zawsze najtrudniejszy, najbardziej wymagający. Także, moi drodzy, będziemy coś niecoś przyspieszali, aby to was nie zanudziło. Fajnie, że chcecie ten mój głos, fajnie, że chcecie mnie słuchać, także bardzo niziutko się, drogi widzu, tobie kłaniam. Bardzo mi z tego powodu jest miło, że jednak chcecie taką formę kolejnej serii Od Zera do Milionera. Takie serie u mnie na kanale się zawsze bardzo fajnie sprawdzają. Dość popularna seria jest obecnie z Supermarket Simulatora, czy chociażby z Eurotracka. Ja uwielbiam robić takie serie, to jest zawsze dla mnie, moi drodzy, challenge. Będzie to na pewno, słuchajcie, ciężka praca. Ja tak gdzieś mniej więcej się mogę domyślać, że no, z tej jednej taczki za wiele niestety tej trawy nie nazbieramy. Natomiast też wpadłem na taki pomysł, że ta taczka nie do końca nam jest chyba potrzebna, bo patrząc obiektywnie, jak to tutaj mamy do dyspozycji, jak blisko jest ten skup, stwierdziłem, że zaczniemy od tego, że będę zbierał łopatą. W ogóle dosyć irracjonalne jest, jeśli chodzi o pojemność tej łopaty, która wynosi, moi drodzy, 200 litrów. Ale jak widzicie, 14 euro za jedną łopatę, także będę miał co się nałopatować. Ino łopatować będę musiał, nie mam wyjścia, widzowie. Ino łopatować, bo będzie mandat, także będzie dzisiaj, no, co robić. Będzie zdecydowanie co robić. Cel na początek jest chociażby taki, aby uzbierać, jeśli dobrze pamiętam, około 300 euro na początek. Muszę uzbierać, moi drodzy, około 300 euro, aby móc wypożyczyć, nie kupić, a wypożyczyć kosiarkę. Ale wpadłem też na taki tajny pomysł, który za chwilkę też zobaczycie, żeby sprzedać tą paczkę, bo ona nam raczej się nie przyda. Ona jakąś tam wartość ma, może stówkę za nią dostaniemy, może 50 euro, zobaczymy. Więc stwierdziłem, że tą taczkę sprzedamy, bo ona też tutaj jest taka troszeczkę, moi drodzy, rzecz, która mi troszkę, no tak, nie współgra ze sobą. To znaczy, łopata ma pojemność 200 litrów, jak widzicie zresztą, podczas mojego, że tak powiem, koszenia. Łopata ma pojemność 200 litrów, taczka ma 600, także tak naprawdę maksymalnie 3 takie łopaty do taczki możemy wrzucić, więc moja metoda na dzisiaj po prostu polega na tym, że nie będę tracił czasu na wrzucanie do taczki, tym bardziej, że nie oszukujmy się, ale akurat używanie tej łopaty nie jest zbyt intuicyjne. Zobaczmy w ogóle, moi drodzy, bo to przy okazji się przekonacie, że tutaj nic nie oszukuje, że mamy tylko posiadane przedmioty te, niczego nie mamy wynajętego.
to są nasze posiadane przedmioty. Jednego właśnie postanowiłem się pozbyć. Za ile my to możemy sprzedać? O, jak ładnie, widzowie, to już mamy 300 euro. No kurczę, no to nam zostanie ta trawa, no ale może ją później czymś zbierzemy. No to jeśli mamy 300 euro, proszę bardzo, 300 euro nas ta przyjemność kosztuje. Także jeszcze nam 62 euro zostało. Okej, to możemy, moi drodzy, się już tej kosy też na szczęście pozbyć. Nazwana jako kosiarka. No dobrze, niech im będzie, że to jest kosiarka. Nie ma problemu. Niech im będzie, że jest kosiarka. Także moi drodzy, widzicie, chwila cierpliwości, chwila jakiegoś pomyślunku i już jesteśmy o krok do przodu. Jest mały kroczek tego, co w tej chwili gdzieś tam osiągamy, bo jeszcze przypuszczam, że żeby można było, moi drodzy, się wziąć za ścinanie drzew, to pamiętajcie, że jesteśmy bez piły mechanicznej, której nie wypożyczymy, a możemy ją tylko i wyłącznie kupić. Tak więc 1000 euro musimy mieć na piłę mechaniczną. No i jakieś, strzelam, 600 euro na to, żeby sobie wypożyczyć bardzo fajny ciągnik i przyczepę. Przyczepę po to, aby ładować ścięte drzewa, bo to jest mój plan. Kupić najtańszy ciągnik, jaki mamy. Właściwie wypożyczyć, nie kupić. No i oczywiście przyczepę najtańszą, jaką mamy, pościnać te drzewa, zawieść trochę drzewa, no i później już kupić pierwszy sprzęt, który będzie nam, można powiedzieć, służył, moi drodzy, zarówno do koszenia trawy, w której będziemy robili kiszonkę, i to też jest właśnie ten plan, który chciałbym sobie dzisiaj realizować i iść w kiszonkę. Z drugiej strony sprzedawać drzewo, czyli wozić pocięte drzewo. No i zaczynamy to w sposób skromny, ale jak widzicie, no już różnica jest spora, jeśli chodzi o przychód ze zbiorów. No już z tej kosiarki dostajemy jakiś w miarę przyzwoity pieniądz w porównaniu z tym, co zaczynaliśmy z łopatą. Także maszyna ruszyła, już nikt nie zatrzyma. Można by powiedzieć, kto wejdzie pod koła, ten uciec nie zdoła. Przy czym akurat powiem wam, moi drodzy, że ta kosiarka jest troszkę uciążliwa w obsłudze. Ona jakoś tak strasznie dziwnie jeździ. Te koła z tyłu tak jakoś dziwnie skręcają i powiem wam, czasem się nią naprawdę bardzo ciężko jeździ. Szczególnie jeśli chcecie w miarę precyzyjnie jeździć. Natomiast jest to bardzo tania kosiareczka, więc mimo tego, że nie jest doskonała, to ją szczerze polecam. Bo tak właśnie, jeżeli byście chcieli taką serię sobie zacząć od zera, to ta kosiarka się świetnie sprawdza. Tylko strasznie wolno jedzie, dlatego wiele rzeczy wam, jak widzicie na wizji, to wam po prostu przyspieszam to, co macie w tle. I jak widzicie, moi drodzy, no to zbieranie na początku idzie bardzo wolno, bardzo ślamazarnie, tak prawie stówka po stówce, nawet nie stówka, bo tam 87 euro. Także idzie to bardzo wolno i trzeba tutaj dużo cierpliwości i wytrwałości, a my musimy uzbierać no tak z 1500 tych eurasków, żeby móc kupić sprzęt, który pomoże nam ściąć pierwsze drzewa. Wtedy zobaczycie już pierwszy przypływ takiej bardziej namacalnej kasy, która już później będzie procentowała, bo ja mam dokładny plan, jak to zrobić, ale nie będę wybiegał do następnych odcinków, moi drodzy. Zastosuję podobną metodę, jak stosowałem, kiedy uczyłem się farminga. To zupełnie wyszło też na spontanie. Jakoś tak intuicja mnie wtedy poprowadziła. A teraz postanowiłem, że w tej serii będzie fajnie to spróbować, bo ta seria jest dla nas o tyle no trudna, że zaczynamy ją od zera, kompletnego zera, i nawet na zwykłą piłę łańcuchową trzeba tak naprawdę kasę uzbierać, że nie jest to takie łatwe, jak się wydaje. Ale powiem wam szczerze, że jara mnie to, kręci mnie to strasznie, że tak, no z jednej strony ta kasa właśnie wolno płynie, że to nie jest tak, że to tutaj nam jakoś samo od razu się farma buduje, bogaci. Nie, ja jestem zawsze przeciwnikiem. No, ta kosiarka się świetnie, słuchajcie, nadaje do kręcenia kółeczek i różnego rodzaju ósemek. Jakbyście chcieli sobie ósemki rysować, to naprawdę ona się świetnie nadaje.
Jak tylko za późno troszkę skręcicie, to już się robi problem. Także jest ona na początku bardzo, bym powiedział, nawet trudna w obsłudze. I nie boję się użyć tego słowa. Musiałem się trochę nauczyć ją obsługiwać, bo sprawiała mi, słuchajcie, trochę problemów na początku. Nie mogłem jej ogarnąć. Nie lubię zresztą takich maszyn, które tak właśnie w taki sposób skręcają. Wiem, że tam jakieś kombajny kiedyś miałem. Strasznie się źle tym jeździ. Jak widzicie, też precyzja mnie jednak ponosi, perfekcjonizm mnie ponosi. Może i niepotrzebnie, bo my potrzebujemy kasy, a nie perfekcjonizm. To nie jest boisko piłkarskie, słuchajcie, żeby je tutaj golić jakoś do perfekcji. No ale ja niestety już taki jestem, moi drodzy. Jak widzieliście, jak zaczynałem przed chwilką z kosą biegałem, to też ją tam dosyć ładnie wygoliłem. Tą łąkę, żeby było równo. No taki już jestem. Może to jest i złe, ale sami jak widzieliście moją serię, moich w ogóle początków, to widzieliście, co ja zrobiłem z tym farmingiem, co ja zrobiłem z tą mapą Elm Crag, jeśli tak się to dokładnie czyta. Naprawdę, ja tam zrobiłem cuda, nie widzę, cała mapa praktycznie zmieniła się nie do poznania. Jeszcze jej całej oczywiście nie zabudowałem, więc jeszcze będę nagrywał z tej mapy jak najbardziej dużo, dużo, dużo nowych odcinków. Ale teraz gdzieś stwierdziłem, że lepiej zacząć od zera. Na innej mapie trochę takiego powiewu, można powiedzieć, świeżości potrzebowałem. To będzie dobre, chyba trafne określenie, nie? Że był mi potrzebny, widzowie, taki powiew świeżości, czegoś nowego. Jakiegoś nowego dreszczyka emocji. Czy dam radę? Znaczy o to się akurat nie martwię, że dam radę. Tylko tutaj potrzeba, jak we wszystkim, moi drodzy, wytrwałości. Zresztą widzicie, jak oglądacie inne serie na moim kanale, czy to z Eurotracka, to też świetnie mi się udaje rozwijać, czy to właśnie z Supermarket Simulatora, tam to już w ogóle petarda. Ale właśnie też widzicie, że często to projektowanie mnie tak kręci, że dużo czasu na to poświęcam. Może to by tłumaczyło, czemu tak dokładnie, słuchajcie, i skrupulatnie koszę tą trawę z taką, bym powiedział, chirurgiczną precyzją. Nie jest to pewnie dobre. Ale przynajmniej nikt z was mi nie zarzuci, że krzywo trawę koszę. Nie, no oczywiście, moi drodzy, nie będę cały czas się zawsze co do centymetra czy milimetra ze wszystkim spinał. Aczkolwiek zobaczycie, że jak przyjdziemy do tworzenia pól, a tak jak mówiłem, ta mapa mi się podoba, bo ona nie ma kompletnie żadnego pola i to jest naprawdę kapitalne. No to nie wiem, czy mi tak wyjdzie stworzenie równych pól. Z tym zawsze gdzieś tam miałem problem. Będę się oczywiście starał, ale to praktyka pokaże, jak to będzie. No zbliżamy się do naszej upragnionej kwoty. Jeszcze troszkę nam tutaj niestety brakuje. Więc cierpliwość jest tutaj naprawdę, jak mówi takie powiedzenie, zresztą Pudzian je bardzo często, słuchajcie, używa. Cierpliwy to i kamień ugotuje. Także tutaj cierpliwość jest rzeczą, no, chyba najważniejszą w farmingu, jeśli zaczynacie od zera. I tutaj oczywiście ktoś będzie pytał pewnie z was, dlaczego ja tak chcę to zrobić, że uzbierać kasę, potem no, wynająć traktor, kupić piłę mechaniczną, oczywiście przyczepę i drzewo. No moi drodzy, bo oczywiście alternatywne byłoby robienie kiszonki, ale obawiam się, żebyśmy potrzebowali na wynajem maszyn więcej kasy, bo pamiętajcie, że do kiszonki będą potrzebne nam przynajmniej dwie maszyny, które będą nam jedna kosiarka, tak, do traktora i sam traktor też, ale również musi być prasa. No już pominę oczywiście fakt, że albo prasa z owijarką, albo też jeszcze owijarka, czyli tak naprawdę trzy maszyny plus traktor. Także te koszta wynajmu myślę, że mogą wynieść o wiele więcej niż zakupu piły mechanicznej i wynajmu samego traktora. Zresztą za chwilkę zobaczycie, jaki to będzie fajny traktor, bo zbliżamy się wielkimi krokami. Chyba wszyscy spadniecie z krzeseł, zobaczycie, jaki piękny traktor będzie nam towarzyszył przez parę odcinków z pewnością. Później go myślę, że w jakimś fajnym miejscu jako eksponat postawimy, także będę chciał ten traktor i tak mieć na własność. Dopóki da radę, to będzie na siebie pracował, przy czym
raczej za długo nie popracuje, bo nie wiem, czy on da radę w polu przy jakichś ciężkich pracach. No możliwe, że da radę z koszeniem trawy, chociaż z nim może być problem, żeby pod niego z przodu podłączyć niestety kosiarkę, a ja jakoś tak się wygodny, słuchajcie, zrobiłem i jakoś tak się przyzwyczaiłem, że lubię mieć po prostu, gdzie w traktorze ta kosiarka jest z przodu, jakoś tak ta z tyłu mi, nie wiem, po prostu nie czuję tego, nie? Ja też uważam, że robić coś na siłę, słuchajcie, co nie sprawia nam przyjemności, no to nie ma sensu. Więc podjąłem taką decyzję, że zobaczę. Póki co i tak ten traktor musimy kupić, bo z przyczepką będzie on jeździł, no nagrywałem, jak widzieliście, tamtą serię z timelapsem samym bez głosu i tam była inna wersja. Przy czym teraz ściągnąłem sobie jeszcze inną przyczepkę, jeszcze fajniejszą, żeby dawała no, większe wrażenia dla was, a z drugiej strony ta przyczepka dla mnie daje wrażenie takie, że jest o wiele tańsza, przez co będzie szybciej można ją wynająć. Więc myślę, że tutaj spokojnie, słuchajcie, moi drodzy, w tym 1500 eurasków się uwiniemy. Zaraz zresztą się przekonacie, czy się uwiniemy, czy się nie uwiniemy. No jak widzisz, drogi widzu, no początki bywają naprawdę trudne. Wiem, też pisaliście, jak zapowiadałem tą serię, że jeszcze raz ją zrobię od nowa. Też pisaliście, ja się z tym zgadzam. Te początkowe, chociażby koszenie trawy jest nudne i uwierzcie mi, że wy to widzicie na timelapsie, ja to musiałem robić w czasie rzeczywistym. I owszem, też mnie to nudzi, ale ja swoją uwagę poświęcam na czymś zupełnie innym. Nie na tym, że mnie to nudzi, tylko na tym, że przybywa urazków na koncie, że już niedługo, już niebawem będzie kolejna maszyna, później już z drzewem to wiecie, że to pójdzie błyskawicznie. Może błyskawicznie to jest zbyt mocno powiedziane słowo, ale w miarę. I zobaczymy oczywiście, jaką kolejność tego wszystkiego sobie tutaj wybiorę, bo mam parę też pomysłów. Odkryłem właśnie jeszcze w tamtym odcinku właśnie z timelapsa pewną rzecz właśnie na tej mapie, bo ta mapa generalnie troszeczkę różni się od innych map, ma wiele innych takich dodatków, których normalnie nie mamy na innych mapach, więc myślę, że z tych dodatków jak najbardziej skorzystam, które nam troszeczkę tutaj życie ułatwią. Będzie to coś nowego, moi drodzy. No i dobrze, moi drodzy, nadejszła niepopomna chwila. Zobaczymy, czy nam starczy kasy na to wszystko, co sobie tutaj w mojej szalonej głowie wymyśliłem. Wynajmę ciągnik, więc uwaga, moi drodzy, wynajmę go. Póki go co go wynajmę i będzie to ten ciągnik. Tak, moi drodzy, nasz piękny, wspaniały jakże Ursu. Zostaje nam przyczepa. Jest szansa, że starczy kasy, bo przyczepa sama w sobie kosztuje 1000. Taka malutka, stara przyczepa, rozwalająca się, dlatego jest taka tania. No innej raczej bym nie wynajmował. Tu są jeszcze jakieś z autoloadem, ale to może później, moi drodzy, bo nie ukrywam, może z autoloadem też będziemy, a zresztą zobaczmy, co my tu mamy do dyspozycji od końca. No udało się, moi drodzy, udało się. Także starczyło nam, jeszcze nam kasa została. Czy w tej sytuacji zwracamy tę oto kosiarkę? No to oczywiście, moi drodzy, odpowiedź brzmi tak. Zwracamy, nie robimy dalej tutaj kosztów, ta kosiarka już nam do niczego potrzebna nie będzie, bo nie oszukujmy się, ten Ursus za mocny nie jest, ale żeby przewieźć nam drewno, da radę. Także moi drodzy, gdzie pieniądze są za las? Cały las wyciął, po moim chodził, moje pieniądze zabrał. Także moi drodzy, gdzie są pieniądze za las? Ja tego nie wiem, gdzie są. Gdzieś są. I rżniemy, takie z nas chłopaki. A co już wyrżniemy, wyrzucamy w krzaki.
Aż mi lepiej by pasowała tutaj piosenka, moi drodzy, ja jestem drwalem, ja będę rąbał, piłował i rżnął. Maleńka, uwierz, to nie bzdury, dzisiaj będą leciały wióry. No zdecydowanie, moi drodzy, dzisiaj będą leciały wióry, bo na tym drewnie mam zamiar troszkę zarobić, żeby chociaż pierwszą maszynę, moi drodzy, dzisiaj kupić na własność. Już bym chciał mieć pierwszą maszynę na własność, już nie chciałbym wypożyczać tylko wszystkiego. No i chciałbym wykupić tego oczywiście Ursusa, żeby już był nasz. Na razie będzie na siebie pracował, myślę, że da radę. Nie ma co być, wiecie, łakomym. A jak kiepsko będzie dawał radę, to się kupi coś lepszego. Bo mnie drewno by przygniotło, widzowie, ratunku. Otukują mnie. Jak widzicie, żadne drzewo mi się nie przewróciło w tą stronę, w którą planowałem. Miałem trochę inny plan zbierania tego drewna, więc jakby ktoś się dziwił, czemu tyle drzew naciąłem, to właśnie dlatego, że liczyłem, że któreś się w lepszą stronę trochę przewróci, ale tutaj wiecie, że jest zasada od przybytku głowa nie boli, bo i tak te drzewa prędzej czy później będę musiał obrobić, więc już wolę je sobie ogarnąć. Jak się pewnie, moi drodzy, domyślacie, no z tych drzew będzie raczej sporo kasy, sporo kasy. Pewnie padną pytania, nie będę wyprzedzał. Oglądajcie, moi drodzy, sami zobaczycie, co będę robił, bo ja chcę po prostu w jakiś sposób zadziałać metodą, która wiem, że jest już skuteczna. Więc tak naprawdę pójdę w jakiś sposób w drewno, ale to wszystko będzie bardzo połączone z innymi czynnościami, moi drodzy. W tej serii chcę troszeczkę większe, no nie że presję, ale większy challenge sobie narzucić na to, aby jak najwięcej tu fajnych akcji można było zrobić, ale to wszystko zobaczycie. Wszystko zobaczycie, bo chcę, żeby w tej serii się dużo działo, żeby cały czas coś się działo. Na razie nie planuję pola robić, więc do momentu, jak będę robił te pole, to domyślacie się już pewnie, moi drodzy, że dążymy się pozbyć drzew, które pościnałem. One nam przeszkadzać absolutnie nie będą. Więc to, co robię, jest jak najbardziej świadomym działaniem, zamierzonym, ale spontanicznym. Ja powiem wam szczerze, że często wiele rzeczy właśnie robię na spontanie, ale to już na tyle mnie chyba znacie. I kto ogląda moją serię, czy to z Eurotrucka, czy z Supermarket Simulatora, ten wie, że często wiele rzeczy właśnie robię, moi drodzy, na spontanie i spontan często jest po prostu najlepszy, chociaż no w biznesie niekoniecznie. Które rzeczy trzeba sobie zaplanować, nie da tak się, moi drodzy, wszystkiego totalnie zrobić na spontanie, bo tak jakbym na spontanie sobie tym naszym Ursuskiem tutaj wjechał, no to mógłby być troszkę przygnieciony przez te drzewa. Wiecie, totalnie na spontanie to się wszystkiego nie da. Ale już mały sukces przed nami, bo piłę mechaniczną kupiliśmy. No i to, powiem wam szczerze, jest tym takim elementem, który faktycznie kręci, bo dlatego chciałem tą serię zacząć właśnie od nowa, żeby nawet nie mieć, słuchajcie, piły mechanicznej, żeby tam się nakosić tej trawy po to, żeby nawet na tą piłę mechaniczną, słuchajcie, zarobić. Także to jest taki challenge, no można powiedzieć, już konkretny. Jak widzicie, wielka wycinka drzew. Sarenki sobie biegają po lesie. Nie bójcie się, jakby ktoś pytał, to chyba już mnie znacie, że wiecie, że drzew to ja będę sadził od groma i trochę, bo ja bardzo lubię zieleń, więc na pewno ta zieleń się pojawi i już wtedy niekoniecznie na wycinkę. Po prostu bardziej sobie zrobię takie poletko, jeśli można je tak nazwać, gdzie faktycznie posadzę drzewa po to, aby z tych drzew była wycinka. To możecie być, moi drodzy, stuprocentowo pewni, że tak zrobię. I wtedy już będziemy naszej maszyny do ścinania drzew używali, a nie piły mechanicznej. Też nie oszukujmy się, ta piła mechaniczna. Znaczy nie jest źle tą piłą, ale wiadomo, tamtą maszyną jest lepiej, bo ona tnie na równe kawałki. No, piłą nie jesteś w stanie pociąć na równe kawałki, szczególnie jeżeli już byśmy mieli tą przyczepę do drewna i oczywiście taka, myślę, że się z czasem pojawi specjalna przyczepa do ładowania drewna.
wycinka pełną parą. Zaraz się okaże, że tu nie będzie jak wjechać, słuchajcie, tym traktorem, bo tyle tych drzew naścinałem, ale my sobie poradzimy. Oczywiście w dzisiejszym odcinku nie będę, słuchajcie, wszystkich drzew sprzedawał. W dzisiejszym odcinku jest tylko parę kursów do zrobienia, które będę chciał, za które będę chciał kupić tego Ursuska naszego, bądź wypożyczyć jeszcze, być może, może na pewno, wypożyczyć, moi drodzy, jeszcze jakiś ciągnik, który będzie mi służył do koszenia trawy, do robienia bel. A to też tak naprawdę zobaczymy, jak będziemy stali z kasą, bo wiecie, wszystko od kasy zależy. Nie ma co planować, nie ma dzielić skóry na niedźwiedziu. Bo jak kasy jeszcze nie mamy, to nie będziemy jej dzielili. Działamy w tej chwili, słuchajcie, bardziej na zasadzie wizualizacji. Dobrze, dobrze, no coś niecoś powycinałem. Te małe mnie tu wkurzają, ale nie chce mi się ich wycinać, bo za duże kikuty będą. Albo od razu się ich pozbędziemy. Zobaczymy. W każdym razie tak. Gdzie bym tu mógł tym Ursuskiem? A tu bym mógł wjechać Ursuskiem. Dobrze. Tu mogę wjechać naszym fajnym Ursuskiem. On oczywiście się wolno zbiera, moi drodzy. No nie jest to pierwszej szybkości traktor. Jak wiecie, to jest to jeden ze słabszych traktorów. No to jest bardziej zabytek, ale nam on jak najbardziej do tego wystarczy. Stawiajcie, kochani, ile możemy dostać za taką przyczepę drewna, proszę bardzo. 3000, moi drodzy, 3000, pierwsze jest nasze. Także jeszcze jeden kurs na dzień dzisiejszy, na ten odcinek, jeden kurs jeszcze z drewnem i wykupujemy na własność tego Ursuska i tą przyczepę. Też mi się nie chce tak ciąć tych beli, żeby były takie malutkie, bo byście nie wiadomo ile to musieli oglądać. Ładować tego ręcznie, no bo to się aż w głowie kręci od tego ładowania drewna, szczególnie jak wy macie przyspieszone. Więc to nie byłoby w żaden sposób ciekawe. Jak też widzicie, coś nie, coś tam się staram na tej przyczepie to poukładać. A powiedzieć, że nie. Ta przyczepa jest fajna, ona jest taka płytka i właśnie mi się podoba. Tamta druga, która była, no ona bardziej wygląda na polską niż ta. To możecie dać znać w komentarzu, ale tak było niby w opisie tej przyczepy, że ona jest niby polska. Jakaś niby wersja tej jaszczurki. Chociaż jaszczurka to jest, bym powiedział, trochę inaczej wyglądająca. Moim zdaniem, ja nie jestem fachowcem, przypominam, nie jestem rolnikiem, więc się nie znam, ale tak mi się kojarzyło. Natomiast tamta jaszczurka do tego akurat byłaby za wysoka. Zobaczcie, że tutaj specjalnie wybrałem taką przyczepę, która no powiedzmy ma tą wysokość tak dobraną, że do akurat do drewna pasuje nam idealnie i też jesteśmy w stanie na nią szybko, sprawnie wskoczyć, zobaczyć jak tam to drewno poukładaliśmy. Bo oczywiście na tym mi też zależy, żeby to jakoś tam, zobaczcie, było poukładane, a nie tam tylko tak rzucać, bo rzucać. Teoretycznie to do sprzedaży wiadomo, że to nie ma znaczenia, ale ja tak dla samego siebie, słuchajcie, pod jakąś tam, powiedzmy, estetykę. Także jest szansa, że za te dwie przyczepy, znaczy tą jedną, co już sprzedaliśmy i tą drugą teraz, łącznie dostaniemy tam ponad 6000, no na to by wychodziło, wszystko tak na to wskazuje. No a jeśli tak będzie, moi drodzy, to wtedy oznacza to, że już kupujemy właśnie tego Ursuska na własność. Ja go chcę, ja go, słuchajcie, nie oddam. Fajny Ursusik. Także chciałbym tego Ursuska mieć na własność i potem przyczepę też. Co w następnym odcinku, to zobaczymy. Ja pewnie będę musiał jeden kurs jeszcze zrobić, żeby no mieć na zapas jakąś kasę na wynajem, bo to nie jest tak, moi drodzy, popsiup. Nie, tak popsiup to nie będzie, bo jeszcze musi mi jakaś kasa zostać, żeby wynająć jakiś kolejny traktor, bo tak jak Ursusik chce, żeby sobie był i się sprawował, tak musiałbym wynająć traktor i sprzęt do koszenia trawy, żeby tworzyć kiszonkę. No, będzie tu trochę tego drewna, bo trochę tych drzew jednak naścinałem. Docelowo oczywiście, moi drodzy, chcę wszystkie drzewa stąd wyciąć, ale
z założeniem też takim, że posadzę nowe. Ale właśnie sobie wejdziemy do sklepu i sobie zobaczymy. Do tego Ursusa tylko bym potrzebował, właśnie potrzebowałbym dwóch rzeczy, bo my tu wody nie mamy. Więc byśmy musieli mieć stację wody i z tym już będzie większy problem. Bądź, to chyba było w zbiornikach, tak mi się wydaje, nie wiem, możliwe, że gdzieś tutaj też znajdziemy. No mamy, tylko ja chcę taką najtańszą oczywiście przyczepkę kupić, chyba tą Jokera. Czy kupić, ją będę musiał wynająć, nie? I ją będę musiał wynająć, aczkolwiek tu jest 2000 litrów, tu jest 6000. Ale dobrze, moi drodzy, jak już jesteśmy w sklepie, to wykupujemy sprzęt. Przyczepa myślę, że nam się na jakiś czas też do czegoś przyda. Nie ma sensu, słuchajcie, jej wynajmować. No i tak za dużo kasy nam niestety nie zostało. Więc siłą rzeczy, żeby wynająć jeszcze jeden ciągnik, aczkolwiek nie muszę, bo mogę i tym kosić, ale ostatecznie, moi drodzy, tak sobie właśnie pomyślałem, że no jeżeli ja bym miał tu działać z drewnem, ewentualnie uzupełniać szklarnię no do wody, no to koniecznie, żeby pracownik mógł robić tą automatyczną kiszonkę, czyli nam kosić trawę i robić belę, owijać, no to moi drodzy, bym musiał mieć jednak drugi ciągnik. Więc decyzja zapadła na to, że postaram się z tej sprzedaży, koniecznie z tej sprzedaży, przeznaczyć tą kasę właśnie na wypożyczenie. Kupić nie kupimy, ale jakiegoś takiego ciągnika, który dałby radę. I w następnym odcinku zobaczycie dalsze już, moi drodzy, zmagania z tym, z tą wycinką, bo chcę tam wyciąć. Natomiast całą wycinkę myślę, że będę, wiecie co, przewijał o te fragmenty, tylko co sprzedaję to drewno. I pokazywał wam jakby ile ubyło, bo myślę, że to nie ma sensu. Zresztą daj znać, drogi widzu, w komentarzu, ale no jeżeli miałbym cały następny odcinek, a wiem, że muszę go poświęcić, no bo skądś ta kasa musi być. Jeśli miałbym cały następny odcinek poświęcić na wycinkę drzewi, takie w kółko jeżdżenie, ładowanie, no to wy oczopląsu dostaniecie. Tym bardziej, że jak widać, moim celem jest tutaj pocięcie tych drzew i je po prostu władować na przyczepę i przywieźć. No mogę już jadąc z przyczepą po prostu zrobić przebitkę i tak będzie szybciej, bo chcę to jakby maksymalnie, słuchajcie, skrócić, żeby to też te odcinki nie były zbyt długie. Także moi drodzy, podsumowując ten odcinek, udało nam się kupić piłę łańcuchową za 1000, przyczepę kupiliśmy oraz ciągnik Ursus. W tej sytuacji, zobaczcie, pokażę wam na koniec, ale to już myślę zrobimy w następnym odcinku, bo ja bym chciał jeszcze jeden kurs, moi drodzy, zrobić. Chciałbym jeden kurs zrobić z pewnością z drewnem, żeby mieć tak bliżej 10 tysięcy, to wtedy bym tych szklarni parę mógł kupić i zobaczcie, co to będzie. Mówimy o szklarniach, które są tutaj, na końcu. To są szklarnie typowo do tej mapy. To jest z kwiatami i z pieczarkami. Ja bym szedł w pieczarki i chciałbym 4 takie szklarnie postawić, więc jak łatwo wyliczyć, 6 tysięcy będzie nam potrzebne, plus zakup tej beczki z wodą, tylko że sama beczka, no właśnie, sama beczka to nie jest to. Jeszcze musimy zobaczyć jedną rzecz, moi drodzy. Zbiorniki. I widzicie, tu jest problem tego typu, że musimy mieć coś w rodzaju stacji pomp. No coś, co nam będzie wodę pompowało. I jedyna opcja jest, słuchajcie, zbiornik za 3000. Czyli tak naprawdę w tej chwili my mamy tylko kasę na to, co potrzebujemy. Tu jest jedna stacja, no bo to jest też do tej mapy mod, więc wolałbym innych zbiorników z wodą nie wstawiać. Także łącznie, no jednak jak widzicie, trochę kasy będzie potrzeba i ja wam może od razu wam zapowiem, że tutaj planuję, zresztą zobaczycie to w następnym odcinku, planuję resztę tego drewna wyciąć, tam z jedno drzewo pociąć, na przykład tamto. No i zawieźć je do sprzedaży, żeby zaczynając następny odcinek, zacząć go z kwotą 10 tysięcy. Tak bym sobie to, widzowie, planował, czyli tutaj może z dwa kursy zrobić, żeby mieć 12 i z tą kwotą chciałbym zacząć. No
właściwie nagram te przebitki, żebyście na początku następnego odcinka to mogli zobaczyć. Także dziękuję Ci, drogi widzu, za oglądanie. Będzie mi już tradycyjnie bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to też będzie mi bardzo miło, jak to zrobisz właśnie teraz, aby nie przegapić kolejnych odcinków z Farming Simulatora, czy nie tylko. Także do zobaczenia, trzymaj się, cześć!